Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest zło. Zapraszam. Według świętego Tomasza zło jest brakiem koniecznego dobra. A więc już na samym początku widzimy, że u świętego Tomasza zło nie jest bytem, nie jest czymś, co samoistnie istnieje, a jest jedynie brakiem. Jest to koncepcja, która jest konieczna według teologii katolickiej, dlatego że wszystko pochodzi od Boga. Wszystko przez nie, przez słowo się stało, czytamy w prologu Ewangelii według świętego Jana, a to słowo jest światłością, a Bóg jest absolutnie święty, trzykrotnie święty w księdze proroka Izajasza. A więc jako, że jest doskonałością i wszystko ma pochodzić od Niego, dlatego jedynym wyjściem z punktu widzenia katolickiej teologii czy też realistycznej filozofii zło będzie pewnym brakiem, będzie pewną właściwością rzeczy lub czynności, właściwością polegającą właśnie na braku. Cóż to znaczy? Otóż święty Tomasz mówi, że zło można rozumieć dwojako, podobnie jak i wiele innych właściwości, przypadłości można rozumieć dwojako. Otóż, jeśli spojrzymy na biel, biel jako taka sama w sobie nie istnieje nigdzie. Nie spotkamy jej jakby wcielonej, istniejącej bieli. Nigdzie nie spotkamy. Natomiast jest ona właściwością rzeczy materialnych. Sposobem, w jaki odbijają one światło i później my odbieramy je w taki, a nie inny sposób. A więc jest to pewna właściwość, pewna przypadłość rzeczy materialnych. A więc samochód jest biały. Jednak samochód nie jest bielą, nie jest istotową bielą. Możemy powiedzieć prawdzie, widząc ten biały samochód, że ta biel mnie oślepia. Jednak ta biel istnieje tylko właśnie jako przypadłość, jako własność tego samochodu. I trochę podobnie jest z samym złem. To znaczy, gdy mówimy o człowieku, że ten człowiek jest zły, to mówimy o tym człowieku podobnie, jak gdy powiedzieliśmy o samochodzie, że ten samochód jest biały. A więc nie o to chodzi, że istnieje w nim jakieś zło, tylko chodzi o to, że ten człowiek ma jakąś przypadłość, ma jakąś właściwość, że ten człowiek wielokrotnie postępował w sposób zły. Ale to może na razie jeszcze nie być do końca jasne. Otóż zło jest pewną przypadłością, która polega właśnie na braku konkretnego dobra. Może ono istnieć zarówno w czynnościach, wtedy mamy do czynienia ze złem moralnym, jak i w rzeczach materialnych i wtedy mamy do czynienia ze złem fizycznym. Zło fizyczne będzie polegało na braku jakiegoś koniecznego dobra w takiej rzeczy, na przykład samochód, któremu brakuje jednego koła. Ten brak jest pewnym złem. Nie jest to zło, tak ono fizycznie nie jest jakimś czymś, co by istniało w tym samochodzie. Ono istnieje na zasadzie, jest tam konkretny brak, brak konkretnego dobra. Jednak widzimy, że to zło nie musi zostać jakby stworzone przez nikogo. To nie jest tak, że ten człowiek, który robi ten samochód, musi coś złego stworzyć i wsadzić w ten samochód. Chodzi o to, że po prostu nie robi tam czegoś, że jest tam pewien brak. Brakuje temu samochodowi jednego koła. Jest to zło na poziomie fizycznym. Brak koniecznego dobra. Jeśli chodzi o zło moralne, również jest to pewna przypadłość, pewna właściwość, ale czynności. Otóż człowiek wsiada do samochodu i jedzie. Ta czynność jest zasadniczo neutralna. Człowiek wsiada do cudzego samochodu i jedzie. To też jest jeszcze czynność neutralna, bo być może ktoś mu pozwolił tym samochodem pojechać, albo nawet jeśli mu nie pozwolił tym samochodem pojechać, to być może jest jakaś bardzo wysoka konieczność, być może ratuje komuś życie i wtedy może nawet skorzystać z materialnych rzeczy, które nie należą do niego. A więc to, że wsiada nawet do cudzego samochodu i nawet bez pozwolenia właściciela, niekoniecznie jest jeszcze złem. Ta czynność jest zasadniczo jeszcze sama w sobie neutralna moralnie. Natomiast jeśli nie ma żadnego bardzo ważnego powodu i robi to bez zgody tego właściciela, to faktycznie ten czyn jest obdarzony pewnym moralnym brakiem. Mianowicie właśnie są to te braki, które wymieniłem. Brak zgody, brak absolutnie ważnego powodu. I wtedy faktycznie mamy do czynienia z czynnością, która jest
obarczona pewnym brakiem. I ta czynność właśnie przez te braki jest zła. Tym złem jest ten brak, są te braki, o których przed chwilą wspomniałem. W ten sposób możemy powiedzieć, czy o takiej czynności możemy powiedzieć, że jest zła. Nie ma jednak żadnej czynności, która byłaby istotowym złem. Nie ma w ogóle czegoś takiego jak istotowe zło. Jest ono zawsze pewnym brakiem jakiejś już istniejącej rzeczywistości, czy to naszej czynności, czy to pragnienia, czynności, którą chcemy dokonać. Tam oczywiście również może się zakraść pewne zło, no bo jeśli chcę dokonać swojej czynności, takiej, która jest obarczona pewnymi brakami, no to moje pragnienie jest obarczone właśnie takimi brakami. A więc myślę, że jest to już zrozumiałe, dlaczego zło jest pewnym brakiem. Nie jest ono czymś, co zostaje w jakiś sposób stworzone, co zostaje w jakiś sposób dodane do jakiejś czynności. Jest brakiem pewnej doskonałości, która powinna była tam być. Wracając do naszego obrazu tego samochodu, samochód jest biały, nie jest jednak istotowo bielą. Nasza czynność może jest zła, ale nie jest ona istotowo złem, tak? Czyli to zło jest czymś, co jest pewnym brakiem w konkretnej czynności, tak jak biel jest pewną przypadłością, pewnym czynnikiem, pewną właściwością tego konkretnego samochodu. Gdy o człowieku mówimy, że jest zły, to dlatego, że uczynił wiele zła, czyli uczynił wiele czynności, które były obarczone właśnie takim brakiem. I w zasadzie nic więcej tutaj nie wypowiadamy. To znaczy uczynił wiele zła, uczynił wiele takich czynności. Nie mówimy nigdy, że ten człowiek jest istotowo zły. To, że ten człowiek istnieje, jest dobre. To, że ma on rozum, to jest dobre. To jest zasadniczo pewnym dobrem. To, że ma wolę, to jest pewne dobro. Jego istnienie w każdej chwili może on jeszcze tutaj za życia zacząć również czynić dobro. I zasadniczo to, że on istnieje, jest pewnym dobrem. Właśnie jest darem od Pana Boga, który został mu dany, który on wykorzystuje w ten, a nie w inny sposób. I ze względu na naszą wolną wolę jesteśmy w stanie wykorzystywać to nasze życie również w sposób moralnie nieodpowiedni, a więc obarczony pewnymi moralnymi brakami. Tutaj to, że może się wydarzyć na świecie bardzo wiele zła, to, że dzieją się wielkie zbrodnie, w żaden sposób nie jest argumentem za tym, że zło jest czymś fizycznie realnym, czy czymś, co istotowo istniałoby w naszej rzeczywistości. Każde zło jest właśnie takim brakiem i każdą, nawet największą zbrodnię właśnie należy w ten sposób tłumaczyć. Człowiek popełnia jakiś pierwszy błąd w zasadach, coś złego uważa za dobro i właśnie jego myślenie obarczone jest pewnymi brakami. Później siłą rzeczy jego czynności będą obarczone pewnymi brakami i ze względu na złe ukierunkowanie, na złe zasady, będzie popełniał bardzo wiele błędów, uczyni bardzo wiele zła. Jednak wszystko to właśnie będą czynności, które właśnie w ten sposób należy rozumieć. Czynności obarczone brakami, być może bardzo poważnymi, być może mającymi bardzo poważne skutki. Jednak zawsze są to po prostu braki w konkretnych czynnościach, w konkretnych rzeczach, które są zasadniczo same w sobie neutralne moralnie, tak jak to wspomniałem a propos tej kradzieży samochodu. To, że człowiek strzela z pistoletu, zasadniczo samo w sobie jest neutralne. Nawet to, że człowiek strzela z pistoletu do człowieka, jest samo w sobie jeszcze neutralne, bo przecież jest mnóstwo sytuacji, kiedy będzie to usprawiedliwione moralnie. To jednak pewien brak. Człowiek strzela do niewinnego człowieka. Wiedząc o tym, że strzela do niewinnego człowieka, wtedy ewidentnie jest to obarczone bardzo poważnymi brakami, bardzo poważnym brakiem i przez to staje się właśnie czynnością złą. Jednak wciąż jest sama czynność sama w sobie jest neutralna i tylko przez ten brak staje się ona czymś faktycznie złym. A więc myślę, że widzimy bardzo wyraźnie, że zło nie jest istotowo istniejące, to znaczy nie jest ono czymś, co by faktycznie, realnie musiało zostać stworzone przez Boga, a jest tylko pewnym brakiem koniecznego dobra. Brakiem, który może wynikać z bardzo różnych rzeczy. Jeśli chodzi o zło moralne, no to zawsze z wolnej woli. Jeśli chodzi o zło fizyczne, to może wynikać po prostu z systemu, z naszych praw fizyki, które w ten, a nie inny sposób działają i mogą powodować takie zło fizyczne. Gdy mówimy, że Bóg jest dobry, warto tutaj być może
zaznaczyć ten zarzut, który często się pojawia, że przecież Bóg w Starym Testamencie żądał tylu okrucieństw. Tutaj zachęcam do zapoznania się z linkiem, który umieszczę w opisie. To będzie tekst, który właśnie o tym traktuje, który pokazuje, dlaczego było to okrucieństwo, z czego ono wynikało i czy faktycznie jest w tym coś złego, czy nie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.